Witajcie, witajcie z mojej kuchni. Prace na ogrodzie postępują, ale zbliżamy się do świąt Wielkanocy, także trzeba też trochę przygotować i w domku, przygotować się również do świąt, także szklarnia szklarnią, uprawy, zasiewy swoją drogą, ale trzeba też zadbać o siebie, o duszę, o żołądek, o podniebienie, ściśle mówiąc. No i dzisiaj tak trochę i w odpowiedzi na pytania. Pytaliście, czy będą jakieś przepisy na święta, także odpowiadam, że tak, postaram się coś zrobić. No dziś chciałbym Was zaprosić na babkę. Babkę taką w trochę niecodziennym wydaniu. Właściwie będę chciał zrobić dwie, ale może nagram tą jedną babkę. Ewentualnie dogram, jeżeli będzie jeszcze w miarę wcześnie, dogram drugą. Ewentualnie zrobię kolejny taki króciutki filmik. Babkę, słuchajcie, gotowaną. Także to nie jest taka do końca codzienny, niecodzienny przepis. Na pewno kilka osób to robi, ale dla tych, którzy nie robią, może będzie to jakaś ciekawa propozycja. Także ja dzisiaj chciałbym zrobić właśnie taką babkę gotowaną. Do tego jest potrzebna, słuchajcie, specjalna forma, ale to później. Także biorę sobie garnek. Co będziemy potrzebować? Skoro jestem, cukier, szklanka cukru, szklanka mąki pszennej, szklanka mąki ziemniaczanej bądź budyniu śmietankowego. Ja mam połączone tutaj torebkę budyniu na dnie i dosypałem sobie do pełna mąką ziemniaczaną. 6 jajek, no moje takie mniejsze, więc wziąłem 6 jajek. Jedna cytryna będzie nam potrzebny, sok z cytryny, ewentualnie jeszcze jakiś aromat cytrynowy, coś takiego. 2 łyżeczki proszku do pieczenia, no i kostka masła. No ja nie preferuję margaryny, także kostka masła będzie nam potrzebna. Także znając błędy, jakie robiłem bodajże przy keksie, że najpierw sobie żółtka utarłem z cukrem, tu zrobię inaczej. Wrzucę sobie kostkę masła, cukier i to dopiero zacznę rozcierać. Już wsypię sobie cukier, zacznę to rozcierać i dopiero będę stopniowo dodawał żółtka. Oddzielamy białko od żółtek. Z białka ubijamy pianę. No tutaj w międzyczasie ja jeszcze troszeczkę rumu takiego dodam. No nie mam aromatu cytrynowego. Myślę, że to będzie taka lepsza alternatywa. Połączę to z sokiem, powinno ten aromat, ten zapach, aromat i smak powinno podkreślić. Także ja sobie to zrobię w ten sposób. Troszkę jest inaczej w przepisie, no ale ja tak postanowiłem, że tak sobie zrobię. Także ja działam. No witajcie ponownie. Żółtka pojedynczo trafiały do masła i muszę to utrzeć teraz. No już teraz wiem, że przydałaby się tutaj makutra z uwagi na swój kształt. No widzę, że to masło tak idzie tu ku górze, jak gdyby ona była tak wyoblona jak to makutra, to byłoby dużo lepiej. A tu niestety to będę musiał zainwestować. O tym jestem przekonany. Dobra, ale powolutku sobie to mieszam. I stopniowo dodaję mąkę. Mąkę pszenną. O, zaczyna się robić gęste. W międzyczasie można już też, myślę, że wsypać tutaj proszek do pieczenia. Za chwilę sobie wycisnę sok z cytryny. Powinno się troszeczkę to, że tak powiem, o, przydałaby się jakaś łyżka. A, mam tutaj przyrząd, także wezmę się, posłużę przyrządem. Przynajmniej jest bezszelestnie. O, no, co z tym teraz zrobić? Spróbować, jak smakuje. No, z proszkiem do pieczenia to już teraz nie za bardzo. Dobra, ja się może odwrócę, tak żebyście widzieli, co robię. No, jest coraz ciężej. Także chyba myślę, że wleję sobie teraz soku z cytryny. Także wycisnę sobie soczek i się włączę za chwilę. Chwila, przygotowałem się do wyciśnięcia soku. Także gdybym to na większą skalę robił, to odpaliłbym maszynkę. Ale z uwagi na to, że tutaj jest tylko sok z jednej cytryny, nie ma potrzeby. Więc tu musiałem pożyczyć od mamy sprzętu.
fajna sprawa. Także niech sobie to ścieknie. O. Dobra, odstawię tu. No i rumem. A, będzie się działo. Szaleństwo. Aż mi się ręce trzęsą. Wleję dwie łyżki. Gdzieś mam taki przepis na babkę, gdzie jest spirytus, tylko nie pamiętam dokładnie ile. Ale tu nie będziemy przesadzać. 37,5%. Myślę, że wystarczy. Także o, zamieszamy. Zakręcimy. Powinno się sporo tu rozrzedzić. Będzie łatwiej. Dobra, odstawię to na bok. To na razie też odsunę. I powolutku sobie mieszam. Znowu skorzystam z łopatki. To tu jakiś ajer koniak się teraz stworzył. Czyli mam ajer koniakową babkę, można powiedzieć. O, powoli. Tu już wsypałem proszek do pieczenia. No, w międzyczasie można już ubijać pianę z białek, ale na razie się nie będę spieszył, żeby mi nie opadła. Ale już myślę, że mogę włączyć garnek z wodą, niech się gotuje. Żeby to przyspieszyć, tu będę sobie po prostu przygotowywał, mieszał. A, może wsypię całą tą mąkę. Tu jest na dnie właśnie budyń waniliowy. Można dodać cytrynowy też, to nie ma większego znaczenia. Myślę, że aromaty się nie pogryzą, cytryna z budyniem cytrynowym. Jeżeli taki jest, bo nie wiem, czy jest. No i widzę, że się tutaj już sytuacja zaczyna zagęszczać. Robi się coraz ciężej, ale słuchajcie, nie jest tak najgorzej. No, dobrze by było, żeby masło było raczej miękkie. Tutaj nie jest napisane, żeby było roztopione, klarowane. No i wszystko. I mamy już całość dodana. O, nie jest tak najgorzej, powiem szczerze. Ja to już nie pierwszy raz robię tą babkę, ale powiem szczerze, że to jest też kwestia gustu. Mi osobiście lepiej taka pieczona smakuje babka. Ta jest taka, jakby porównać ciasto upieczone w prodziżu, a w piekarniku. To jest taka właśnie różnica. Jest takie dosyć no, soczyste takie. A ja wolę jednak tą pieczoną babkę. Będziemy mogli porównać sobie, tak? Ale to mówię, na temat gustów się nie dyskutuje. Każdy ma swoje jakieś tam preferencje. No i piana jest ubita. Na razie zdejmę widełki, chociaż będę robił drugą wersję babki, ale żeby mi tutaj nie, no nic się nie zadziało. Trochę i tak narozklapywałem, ale to jest normalne. Dobra, nóż to odłożę troszkę. A i słuchajcie, tak wygląda właśnie ta foremka do babki gotowanej. Ona jest tutaj zamykana. No już ma trochę lat, także swoje przeszła i tutaj od wody, no zaczynają tam korozje już współpracować z nią. O, asymilować się, że tak powiem. Dobra, teraz najważniejsza rzecz, żeby przełożyć pianę i ją delikatnie wymieszać. To, co zawsze powtarzam, żeby to ciasto nabrało puszystości białka, żeby się nie rozwodniło, bo wtedy nie będzie miało tej takiej spienionej, puszystej struktury. Ale przy takim gęstym cieście będzie ciężko nie zruszyć jej struktury. Dobra. O. Pomalutku, pomalutku. Damy radę. Na wszystko jest czas. Dobra. Powoli się dzieje. No właśnie, moim następnym zakupem już chyba po świętach, skoro tutaj do mojej kuchni, to będzie właśnie makutra. Jeszcze nie wiem, na jaką się zdecydować. Większą, mniejszą. Zawsze większa to jest większa. Można coś, dwie porcje załóżmy na raz zrobić. A czasami tak robię. No już rozklapujesz, Krzysiu. Dobra, woda już się gotuje, znaczy grzeje. Grzeje. Jeszcze do zagotowania trochę czasu będzie.
Też ważne, żeby wybrać sobie odpowiedniej wielkości garnek, tak żeby nam się zmieścił w tej formie, żeby to po prostu przykryć, żeby ta temperatura była jak największa. Tu też jest zamykane, także też szczelnie zamykamy. Według przepisu jest napisane, że do 3/4 wysokości nalewamy wodę. Więc no tak też zrobię. Ja już sobie przymierzyłem ilość tej wody. Może troszkę więcej wlałem, ale to wyparuję. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu. Forma już jest wysmarowana masłem oraz bułką tartą. Tu fajnie, bo można zamknąć, wykiercać, wsypać trochę więcej i samoczynnie się to tam, gdzie było masełko, to tam się właśnie osadzi bułka. Dobra, gadu. Trzeba powoli to jakoś przetransportować do tej formy. Mam nadzieję, że to są jakieś standardowe formy. Ta już jest bardzo dawno temu kupiona, także nie wiem, jak to jest na chwilę obecną. Właśnie ostatnio szukałem formy do klasycznej babki. Tu jest nowa forma, także już czeka na następny przepis, na następną babkę, którą za chwilę będę robił. Ciasto jest takie dosyć ścisłe, że dawno tego nie robiłem, to nie wiem, czy takie powinno być. Ale im więcej wilgoci, tym więcej do odparowania, tym bardziej taka soczysta babka będzie. Zaraz zobaczymy, jak ona będzie rosła tutaj. Ile jej przybędzie. Dobra. W przepisie też było napisane, żeby wieczko też wysmarować, także no chyba ma zamiar tyle wyrosnąć. Zobaczymy, czy to jest ewentualnie na wszelki wypadek. Dobra, tego za mocno nie czyszczę, bo za chwilę będę robił kolejną. Witajcie ponownie. Już zaczęło się gotować, więc chyba zmniejszę troszeczkę ogień. Od zagotowania się wody należy gotować, nie powiem piec, gotować 60-80 minut. No ja będę w trakcie sprawdzał, także sprawdzę sobie czas i za godzinkę po prostu zobaczę, jak to wygląda. Dobra, przechodzimy do kolejnego przepisu, słuchajcie, do kolejnej babki. Co będziemy potrzebować? 2 szklanki mąki pszennej, szklanka cukru, cukier waniliowy, 3/4 kostki masła, łyżeczka proszku do pieczenia, szczypta soli, 4 jajka, z uwagi na to, że te są mniejsze. Ja wziąłem po prostu 5, tam było też 5-6, wziąłem 6. Oczywiście sok z cytryny, aromat rumowy, ale w moim przypadku będzie to rum. Też połączę po prostu z cytrynką, taką zrobię miksturę. No tutaj troszeczkę inaczej będziemy robić. 5 łyżek jeszcze mleka, które będę musiał zagotować, zagrzać. Także już mam tutaj w rondelku nalane mleczko, więc ono będzie czekało za chwilę. I do tego przepisu, przepraszam, do tego przepisu potrzebowali będziecie, ja będę potrzebował dzisiaj, bo ja to dzisiaj robię, więc będę potrzebował stolicę, żeby sobie te składniki, a zwłaszcza tutaj masełko, połączyć. Ale dobra, o tym później. Także dosypałem tutaj proszek do pieczenia, szczyptę soli, no i właśnie masełko. To trzeba teraz wszystko posiekać, połączyć masło z mąką. Tutaj w tym przepisie nie ma mąki ziemniaczonej, aczkolwiek zastanawiam się, zobaczę, jaka będzie konsystencja tej babki, czy by troszeczkę po prostu nie dodać mąki ziemniaczonej. Ja lubię eksperymentować z uwagi na to, że tutaj no, poszło to jedno jajko więcej. Zobaczymy. Zresztą w przepisie nie wiem, czy dobrze jest spisany, więc tej babki nie robiłem nigdy, a przynajmniej nie przypominam sobie, chociaż właśnie to mleko mnie tak troszkę zastanawia, coś mi się tak kojarzy. Ale po to są przepisy, jakieś zasady, żeby je no nie przekraczać, ale no żeby eksperymentować. Ja nie lubię takiej monotonii, żeby to nie było takie wszystko nudne. Działamy dalej. Także jajka mam tutaj wbite, jajka w całości. Żółtko z białkiem. Wsypuję cukier. Cukier waniliowy. Odstawię. No i mieszam. Mieszam, tutaj mam już wyciśnięty sok z cytryny. Wlałem 2 łyżki rumu. Także tutaj nie mam aromatu. Może to chyba nawet i zdrowsze. Takie naturalne aromaty.
Dobra, to trzeba to wymieszać. Już sobie wstawiłem, grzeje mi się mleko, które trzeba zagotować i stopniowo tutaj dolać do tej masy jajecznej. Jest to dosyć rzadkie. Zastanawiam się jeszcze nad tą mąką ziemniaczaną. Zobaczymy, może z łyżka jeszcze dorzucę. Dobra, doleję sobie. Niech to się miesza. No, białko się chyba tak troszeczkę zaczyna ścinać, ale to nic. Jeszcze wleję mleko. O, już się zaczyna się gotować. Dobrze, wyłączę sobie. No i wlałem wszystko. Nie wiem, czy dobrze robię, czy to tak powinno wyglądać wszystko. Zobaczymy. Dobra, to ja przesuwam teraz stolnicę tutaj bliżej. Zaczyna mi się mało miejsca robić. Dobra, mam nadzieję, że będziecie widzieć. No tu się gotuje. A jeszcze taka mała aktualizacja. Troszeczkę musiałem ubrać wody z uwagi na to, że się unosiła ta foremka do góry. Dobra, to jest dodane. Teraz dosypuję tutaj mąkę. Ta będzie dosyć rzadka. Ciasto przelałem do formy. Formę wcześniej wysmarowałem masłem, wysypałem bułką tartą. Także no nie pokazywałem wielu czynności, ponieważ no, powielają się z poprzedniego ciasta. No i tutaj jakieś słowa wyjaśnienia z mojej strony. Z uwagi na to, że zmodyfikowałem trochę ten przepis, doszły dodatkowe składniki, jedno jajko dodatkowo. Więc tak jak już widziałem, że to jest troszeczkę za rzadkie. Prawdopodobnie to mleko, które zagotowałem, powinienem bardziej podgotować. I właśnie to miało na celu, to gorące mleko miało na celu ścięcie tego białka, żeby ta masa jajeczna była troszeczkę taka bardziej ścisła. No, teraz wiem, że popełniłem ten błąd, więc ja sobie tutaj do uzyskania odpowiedniej konsystencji dosypałem troszeczkę mąki pszennej, mąki ziemniaczanej, także nie wiem, co z tego wyjdzie. To jest jedna wielka niewiadoma, no, ale zobaczymy, tak? Świat należy do odważnych. Ja mam piekarnik już nagrzany do 170 stopni, także wrzucę to na 50 minut. Tu się zostało około 15-20 minut jeszcze do gotowania, także prawdopodobnie wyjmę dwie babki na raz. Zobaczymy, będziemy porównywać. Dobra, ja idę. Dobrnąłem do końca. Jedna babka trochę wcześniej wyjęta z formy. Bardzo fajnie się wyjęła z foremki. W odróżnieniu do tej, ta jest świeżutka, bo ją chwilę temu wyjąłem. Troszkę mi się rozpadła, ale wiem, że za słabo chyba była przesmarowana blacha, no skoro się przykleiło, więc na pewno. I teraz takie moje pierwsze doznania. Ta bardziej do mnie przemawia, tak? Się bałem właśnie tej babki, że ona mniej mi smakuje od tej klasycznej, ale powiem szczerze, tej już troszeczkę uszczknąłem. Już ona wystygła na tyle, że tej troszkę uszczknąłem i powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Także pozory mylą często. Często to powtarzam, że pozory mylą. Ta ma zupełnie inny zapach. Powiem też taki dosyć przyjemny. Obydwie są różne, chociaż składniki naprawdę bardzo podobne. I ta moja modyfikacja później. Także tutaj te składniki naprawdę, można powiedzieć, że to samo. Troszeczkę inaczej to wszystko przebiegało, no i sam proces pieczenia. Także no, sami ocencie. I to by było tyle na teraz. Nie ma tutaj co przedłużać. Ja życzę wam takiej przyjemności w związku z tymi nadchodzącymi świętami, z przygotowaniami właściwie do świąt, bo święta to powinno być coś przyjemnego, to powinno cieszyć, a zwłaszcza takie święta zmartwychwstania Jezusa powinny cieszyć, także nie bierzmy sobie na bark za dużo obowiązków, tak żeby to nie stało się obowiązkiem, a stało się przyjemnością. Zawsze powtarzam, to jest nasza przygoda w kuchni. Powinno to cieszyć, powinno dawać satysfakcję nie tylko w efekcie końcowym tym beneficjentom, którzy będą korzystali z tego, co my żeśmy zrobili, ale również nam. Nam, którzy stoją tutaj za blatem kuchennym, przy kuchni, przy piekarniku, etc. Ma to być przyjemne, mamy się cieszyć i zróbmy tyle, żebyśmy byli w stanie zjeść bez zmuszania się, żeby nie trzeba wyrzucać i tak dalej, a im mniej będzie w portfelu i jak to się mówi, i planeta na tym skorzysta, bo róbmy tyle, żebyśmy byli w stanie zjeść nie ponad miarę, bo trzeba. Na pewno nikomu nie zabraknie.
jeżeli się przygotuje do świąt, na pewno nikomu nie zabraknie. Gdzieś tam w zamrażalniku coś na pewno na czarną godzinę w razie W siedzi. To tyle, słuchajcie. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego, przyjemności, no i takiej, no nie powiem rozwagi, ale takiej, no żebyście się zastanowili troszkę nad tym, co robicie, bo naprawdę nie ma sensu przesadzać. Ja co roku sobie też wmawiałem, że on będzie skromnie i w końcu do tego doprowadziłem, że po prostu skromnie zrobić. Po świętach też trzeba żyć, też trzeba coś zjeść. Nie musimy koniecznie jeść tego odgrzewanego kotleta. To dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. I do następnego, mam nadzieję, jeszcze kulinarnego odcinka.